Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Łukowicz. W tej części kursu chciałem powiedzieć kilka słów na temat światła, które nazywa się chemii. Jest to jedno z bodajże najprostszych rodzajów świateł, które można sobie wyobrazić. Otóż jeżeli będę miał na scenie jakiegoś plane'a i oświetlony ten plane zostanie światłem typu point, to otrzymam taki dość ładny gradient, wynikający z tego, że natężenie światła jest najsilniejsze tam, gdzie ono pada na obiekt prostopadle. Natomiast w przypadku świata typu chemii, to natężenie światła będzie zawsze jednostajne. Jest to na tyle proste światło, że ono ma tylko kilka standardowych opcji wspólnych dla wszystkich rodzajów świateł. Tłumaczyłem te opcje omawiając światło typu point. No więc jedyne co można o tym świetle powiedzieć dodatkowo to to, że ono jest używane tak naprawdę w takich miejscach, w których mamy jakiś obiekt na scenie i ten obiekt rzuca jakiś czarny cień. Otóż zróbmy może tak. Na początku będę miał zwykłe światło typu sun, o którym też mówiłem w osobnym tutorialu. To światło będzie rzucało dość ostry cień na swoje podłoże. Oczywiście widać, że jest białe, więc scena również jest bardzo jasna. Teraz, aby takie światło nie było, znaczy żeby ten cień obiektu nie był taki całkiem czarny, wtedy właśnie stosuje się światło typu chemii, ustawiając je najczęściej pod jakimś kątem przeciwnym, czy też prostopadłym do kąta padania światła, które rzuca ostry cień. Otóż kostka będzie miała ostry cień wynikający ze światła typu sun, a to światło typu chemii będzie ten cień starało się oświetlić. Tak naprawdę nie ma większego znaczenia, w którą stronę odwrócę to światło, ponieważ to światło chemii będzie w stanie przebić wszystkie ściany, no i będzie je doświetlało w jakiś tam mniej lub bardziej sensowny sposób. Teraz na renderze mam oświetloną kostkę. Jest całkiem wypalona, ponieważ górnej powierzchni w ogóle już nie widać. Utonęła ona w jasności, zlewającej się z jasnością tła. Więc jest to za jasno oświetlona scena. Natomiast widać, że cień nie jest już czarny, tylko zwyczajny szary. No i to powoduje dużo lepsze wrażenie w odbiorze takiej sceny, choćby nawet była zbyt jasna. Często ten cień troszeczkę się przyciemnia, ponieważ bez tego światła typu chemii, jeżeli wyłączę je z renderowania, to dostaje cień całkiem czarny. Teraz cień jest prawie że biały, prawie że no tak jasne, że go nie widać. Więc to światło typu chemii często się przyciemnia. Ustawia się na przykład wartość rzędu 0,20, 0,1, zależnie od potrzeb i ten cień wtedy robi się troszeczkę ciemniejszy. A dodatkowo kolor tego świata zmienia się często na lekko niebieski, powodując, że ten cień wydaje się również leciutko zaniebieszczony. Jeżeli jeszcze dodatkowo światło słońca na przykład jest lekko żółtawe, to powoduje taki dość przyjemny dla oka i dość naturalnie wyglądający gradient temperatury barwy. Więc mam lekko ciepłe zabarwienie sceny, normalne oświetlenie, a cienie są lekko oświetlone takim chłodniejszym światłem. No i tyle można powiedzieć chyba na temat światła typu chemii. Niewiele więcej tutaj można byłoby chyba dodać. Może jeszcze na samym końcu powiem, że jeżeli używamy wyświetlania tekstur w modelu Solid, co wykracza troszeczkę poza ten tutorial, mam tutaj wyświetlanie sceny, viewport shading. Jeżeli wybiorę model Solid, to będzie właśnie ten, który mam teraz, to żeby pokazać tekstury, które są z bitmap, czyli z obrazków, które są nałożone na scenie, włącza się je na zakładce Display, mam tutaj shading ustawiony jako Texture Solid teraz, no to wtedy po oświetleniu światłem typu chemii te tekstury są dużo jaśniejsze. Co więcej, jeżeli włączę sobie podgląd teksturowany, to teraz mam widok światła i to moje światło jest żółte, ponieważ ono jest oświetlone za pomocą tej lampy typu sun. No i wtedy to światło chemii również może jakoś tam pomóc niezbyt wyraźnie oświetlić moje ściany. Chociaż lepsze do tego jest światło typu sun. Dobra, nie ściemniam, już kończę. Tyle na temat światła typu chemii. Jeden z najkrótszych tutoriali. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia ponownie.